Szanowni Państwo, wiemy już, że państwo Donalda Tuska, rząd Donalda Tuska w tych kluczowych przed nadejściem katastroficznej powodzi w dniach czyli 10, 11, 12 i 13 września abdykowało. Tak jak powiedział pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, przygotujemy raport, raport szczegółowy. Donald Tusk był ostrzegany 100 razy przez Unię Europejską o nadchodzącej powodzi. Donald Tusk wiedział przecież, że 11 września Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o zagrożeniu życia i zdrowiu na południu Polski i dla setek tysięcy polskich rodzin, ale Donald Tusk 13 września zbagatelizował powódź i ta tragedia, tragedia tysięcy Polaków, polskich rodzin, którzy, które straciły dorobek życia i polskich firm, to jest osobista odpowiedzialność Donalda Tuska i my jako merytoryczna opozycja, tak jak powiedział pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, rozliczymy Donalda Tuska z każdego dnia, z każdej godziny, z każdej minuty zaniechań w tych kluczowych dniach, ale również jako merytoryczna opozycja. Zastępujemy dzisiaj rząd, który kompletnie nie jest przygotowany do przyjmowania dobrych ustaw dla milionów Polaków czekających na pomoc, czekających na rozwiązania dla powodzian. I w dniu wczorajszym, Szanowni Państwo, napisaliśmy z panem wicepremierem Mariuszem Błaszczakiem, z panem wicepremierem Jackiem Sasinem kolejną ustawę, ustawę którą właśnie dzisiaj zgłosimy w ramach naszego pakietu na ratunek. Ustawę, która ma zachęcać i być niejako podziękowaniem dla wszystkich Polaków i polskich firm wspierających w tym trudnej sytuacji powodzian, zachęcać właśnie do przekazywania darowizn. Bo jest, Szanowni Państwo, dzisiaj tak, że można darowizny przekazywać, ale nie można ich odliczyć tak jak my będziemy proponować, w takiej formule korzystnego opodatkowania od podstaw opodatkowania PITICYT. A co proponuje Prawo i Sprawiedliwość? My proponujemy mechanizm, który sprawdził się w czasie COVID-u. Chcemy, aby osoby fizyczne, aby osoby prawne mogły do 200% kwoty dorowizny odliczyć od podstawy opodatkowania PIT i CIT bez żadnych limitów, bez limitu 6% dla PIT-u, 10% dla CIT-u i przede wszystkim odliczyć dla większej kategorii podmiotów, a więc nie tylko dla organizacji pożytku publicznego, bo dzisiaj jest tak, że można tylko 100% odliczyć dla, tylko i wyłącznie dla organizacji pożytku publicznego, ale my chcemy dwie 20% dla organizacji pożytku publicznego i nowych kategorii, a więc jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów leczniczych, a więc rządowej agencji rezerw strategicznych i co najważniejsze domów dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet noclegowni, schronić dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia rodzinnych, domów pomocy, domów pomocy społecznej, czyli każda złotówka, którą przekazują, przekazują Polacy, przekazują polskie firmy Powinna być w, dwukrotnie, w dwukrotności możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania. To będzie zachęcało do udzielania takiej pomocy, bo naszym zdaniem, zdaniem pana Mariusza Błaszczaka, pana premiera Jacka Sasina, podatki w Polsce nie tylko powinny być proste, ale podatki powinny być przyjazne dla tych, którzy dzisiaj pomagają powodzianom i ufamy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu to oczywiste dobre dla powodzian rozwiązanie ponadpolitycznie przyjmiemy. Również po dzisiejszej konferencji prasowej pan przewodniczący Mariusz Błaszczak zwróci się do pana Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, tego, który proponuje zakup kas fiskalnych powodziano, ale oni tego nie potrzebują. Oni potrzebują dzisiaj realnej pomocy i dlatego zwrócimy się o to, aby w zakresie rozporządzenia dotyczącego VAT również stawką 0% objąć właśnie tę kategorię, która nie jest objęta, a więc domy dla matek z małoletnimi dziećmi, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, ośrodki wsparcia rodzinne, domy pomocy i domy pomocy społecznej, bo to są kluczowe dzisiaj miejsca świadczące pomoc i wsparcie dla... Osob, które straciły dach nad głową, pan przewodniczący Mariusz Błaszczak przygotował cały tekst rozporządzenia do przyjęcia w ciągu 10 minut przez pana ministra Domańskiego. Wyręczamy go i ufamy, że te właśnie podmioty zostaną już dzisiaj objęte zerową stawką podatku VAT. A widzicie Państwo, jesteśmy merytoryczną opozycją. Nie tylko rozliczamy za zaniechania rządu Donalda Tuska, szczególnie z okresu 10, 10 11, 12, 13 września, wtedy kiedy Donald Tusk zbagatelizował zagrożenie powodzią, kiedy nie ostrzegł Polaków, kiedy nie wziął pod uwagę ostrzeżeń Unii Europejskiej i swoich własnych służb, ale również zastępujemy ten w mojej ocenie, w naszej ocenie nieudolny rząd, który nawet nie potrafi przygotować konkretnych projektów ustaw czy rozporządzeń, bo szanowni państwo, naprawdę powodzianie nie potrzebują ani kas fiskalnych, nie potrzebują lichwiarskich pożyczek, pożyczek od pani Henning-Klowski, potrzebują realnego, konkretnego wsparcia. I nasze ustawy zgłoszone przez prawo i sprawiedliwość, taką właśnie pomocą są i żądamy tego, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu ustawy pomocowe na ratunek prawa i sprawiedliwości były procedowane, bo mamy konkretne rozwiązania dla powodzian.